No cóż, typowe dla Battlefielda 5 i tej mapy. Nie zabijecie samolot pędzący z ogromną prędkością i mijający cię o 2 cm, a zabijecie kampiący snajper leżący na środku drogi 300 metrów dalej. Czołem, czołem, Kromka z Rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 5. Bardzo dawno go nie było, ale powrócił z uwagi na nową mapę, która została dodana od w zasadzie pół roku. Mam nadzieję, że teraz te update'y mapowe przynajmniej będą częstsze. No i moi drodzy, dzisiaj sobie opowiemy przede wszystkim o tej mapie oraz o Call of Duty Modern Warfare 2019, tak, bo właśnie wczoraj dostaliśmy trailer i parę nowych informacji się pojawiło, także no tak, polecam moi drodzy troszkę poczekać na to, aż zobaczycie ten trailer mniej więcej w połowie materiału. Z drugiej strony chciałbym wam też bardzo naprawdę podziękować za ostatnią aktywność i też przy okazji zachęcić do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania kanału. Niestety ten YouTube aktualnie działa tak, a nie inaczej, że no trzeba o takich rzeczach przypominać, ale przecież nie płacicie nic za te materiały, więc zostawienie łapki w górę nie powinno być jakimś dużym problemem. Oczywiście, jeśli film będzie ok. W każdym razie, Merkury, mapa, na którą ja bardzo długo czekałem, z uwagi na to, że na zapowiedziach oraz na samych grafikach wyglądała po prostu pięknie. Oparta na wydarzeniach operacji Merkury z 1941 roku, mapa pozwala wyruszyć na wybrzeże Krety, gdzie wojska brytyjskie walczą z niemieckimi najeźdźcami. Pod względem rozgrywki Merkury skupia się na różnicach wysokości, wojnie totalnej i asymetrycznym rozkładzie pojazdów. Brytyjczycy dysponują czołgami i niewielką liczbą samolotów, podczas gdy Niemcy dominują w przestworzach. Taka jest oficjalna notka ze strony Battlefield i teoretycznie wiele bym może tutaj nie zmienił po pograniu paru rund właśnie na niej, jednakże dodałbym bardzo ważną kwestię związaną ze snajperami, gdyż ta mapa jest wprost idealna, jest rajem dla snajperów. Niestety, poniekąd troszkę, chociaż jeśli ktoś lubi strzelać z daleka, no to będzie czuł się naprawdę, naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o wielkość, to w zasadzie jest to mapa średnia i też, co mnie się bardzo spodobało, momentami, nie za każdym razem, to, że jest ta asymetryczność, czyli jeżeli gramy akurat po stronie, która dysponuje czołgami, nie musicie się o te czołgi przejmować, nie musicie z nimi walczyć, przez co bieganie i strzelanie po Merkurym jest bardzo przyjemne, teoretycznie momentami, w zależności od tego, na jakim punkcie się znajdujecie, bo moim zdaniem mapa ma też momentami dosyć spore problemy z balansem, szczególnie w jednej części. Nie mówię tutaj o samym środku mapy, gdzie mamy instalacje radarowe, gdzie mamy wioskę oraz gdzie mamy przystań, bo tam gdzie jeszcze można się schować, i takich różnic w terenie, w wysokości terenu raczej nie mamy. Mowa konkretnie o domie Paulusów i o zatoczce, gdzie tamte różnice w wysokościach są największe i też tak naprawdę, jeżeli chodzi o mimo wszystko bujną roślinność, wysoką trawę, bardzo ciężko są dosyć dalekie dystanse z jednego punktu do drugiego i niesamowicie ciężko jest się schować za jakąkolwiek przeszkodą, przez co no, robi się pewnego rodzaju snajperiada, kamperiada, aczkolwiek może nie do końca na podboju, bo jeżeli będziecie grali na Merkurym, przypominam, na mapie za darmo dla wszystkich, to możecie też grać przełamanie. Niestety, tylko te dwa tryby są dostępne. Przełamanie gra się w sumie, tak, jeżeli chodzi o założenia, troszeczkę jak szturm, tak naprawdę, tylko że z punktami. I przełamanie grało się bardzo przyjemnie, bardzo dobrze, aczkolwiek po pewnym czasie nudzi się granie dwóch tych samych trybów włączonych w jedną playlistę. Wypadałoby dodać coś więcej. No, tak mi się wydaje. Niestety z dodaniem czegoś więcej może być problem, bo pomimo tego, że ostatnio do Battlefielda 5 został dodany nowy tryb Forteca, taki mini tryb, no to niestety DICE postanowiło definitywnie usunąć dwa tryby gry z Battlefielda 5, Frontlines oraz Dominację. Pozwolicie, że nie będę komentował sytuacji, w której płacimy za pełną grę, a mimo tego no, jest nam zabierane coś, co było w tej grze od początku i nagle tego nie ma. Nie rozumiem tych decyzji i po prostu przekazuję wam informacje, żebyście potem nie mówili, że cały czas narzekam. Jest fantastycznie, jest świetnie. Kolejną natomiast fajną rzeczą, która została również wprowadzona jest... wychylanie. Tak,
Jeżeli gracie w Rainbowka, albo kiedykolwiek graliście w Rainbowka, to doskonale wiecie, jak ważnym jest wychylanie, przynajmniej w tamtej grze. W Battlefieldzie 5 aż tak istotnym czynnikiem na pewno nie będzie, bo tutaj gry skupiają się na zupełnie innych cechach, ale jeżeli przypiszecie sobie odpowiednio klawisze w ustawieniach, to podczas celowania możecie wychylać się przyciskając, no ja przynajmniej sobie ustawiłem na Q oraz na E, tak jak w Rainbowle, żeby to było jednak tak samo. Więc jest fajnie, to mi się naprawdę podoba, to się naprawdę udało. Co do samego Merkurego, to jest to mapa piękna, lazurowe morze jest prześliczne, błękit jego tafli, plaże i ogólnie roślinność wygląda kozacko. Polecam, aby sprawdzić, pograć, ja jednak czekam na typowe, historyczne Stalingrady, Pacyfiki i inne sprawy, które podobno mają się pojawić. Druga natomiast kwestia dzisiejszego materiału to nowe, no trochę w sumie nowe, ale też trochę stare, ale generalnie nowe Call of Duty Modern Warfare. Zerknijcie najpierw na trailer. The rules have changed. There's a fine line between right and wrong. And somewhere in the shadows, they'll send us in to find them. Watch your six actual. Target is in the main house. You have execute authority. Bravo six. Going dark. Sky clear! Call of Duty Modern Warfare 2019, tak sobie powiedzmy, wyjdzie, moi drodzy, 25 października 2019 roku. I wydaje mi się, że dla wielu z was, dla mnie, przyznam szczerze, że nie za bardzo, bo nie jestem wielkim miłośnikiem Call of Duty, ale jednak chcę was o tym poinformować. Samo Modern Warfare, jak i sam podtytuł Modern Warfare, no cieszył się naprawdę wielkim, wielkim uznaniem i w zasadzie w wielu kręgach, no nie ukrywajmy, ma taką postać, ma charakterystykę legendarnej części, legendarnej odsłony serii Call of Duty. Nowe Modern Warfare będzie zupełnie nową historią dla pojedynczego gracza, będzie miało zupełnie nowego koopa oraz zupełnie nowy multiplayer, co nie zmienia faktu, że oczywiście, tak jak chociażby w trailerze mogliście zobaczyć, w nowym MW pojawią się gdzieniegdzie stare postaci, chociażby Kapitan Price znany z poprzednich części. Mówiąc kolokwialnie, samo lore i sama charakterystyka świata przedstawionego w nowym kodzie będzie Modern Warfare'owa, natomiast cała reszta będzie przedstawiała inną historię. Jeżeli chodzi o bardziej konkretne informacje, to przede wszystkim nowe MW będzie wspierało cross-platformową rozgrywkę, czyli będzie można grać, będąc posiadaczem PlayStation z graczami na Xboxie i z pecetowcami. Wydaje mi się, że będzie to polegało na tym, że w przypadku chociażby misji koopowych będziemy mogli zagrać z naszymi przyjaciółmi z peceta, bądź też na odwrót, czyli pady plus myszki. Natomiast jeżeli chodzi o multika, będzie to jednak skonkretyzowane do po prostu platformy, na jakiej gracie, czyli konsolowcy razem, Xboxy i PlayStation, natomiast myszki, czyli pecety osobno, ale tak jak mówię, to tylko moje domniemania. Call of Duty, podobnie jak poprzednia część, przynajmniej na PC-cie, będzie dostępna tylko przez apkę Blizzardową, czyli Battle.net. Z tego, co mogliśmy zauważyć po samym trailerze, który na pewno był troszkę podrasowany graficznie, i zresztą mamy tego typu informacje na stronie Charlie Intel, do której odsyłam, bo tam są w zasadzie wszystkie informacje na temat Call of Duty, dzięki Dziukens za linka, ma być podobno nowy silnik. Ile w tym prawdy nie do końca wiem, co też bardziej i lepiej poinformowani gracze kodowi uważają, że będzie to podrasowany stary silnik, niektórzy twierdzą, że będzie to zupełnie nowy silnik, czas pokaże. Warto też zaznaczyć, że
że MW nie będzie miało czegoś takiego jak Season Pass. Podejrzewam, że może to wyglądać podobnie jak w przypadku Battlefielda 5, w sensie w założeniu, że wszelkie mapy, dodatki i tak dalej będą za darmo. No, ale mówię tutaj kodowcom, wystrzegajcie się, bo w Battlefieldzie 5 brak premium no wcale nie wpłynęło jakoś mega fantastycznie na grę po prostu i na społeczność, ale to osobna kwestia. Jeżeli chodzi o mnie, to moi drodzy, jestem zaciekawiony. Ja zawsze wolałem oczywiście kwestie związane ze współczesnym polem walki. Z tego, co można przeczytać na blogu, będziemy mogli udać się w różne miasta na świecie, w różne europejskie miasta. Będziemy prowadzili taką wojnę współczesną, no bo Modern Warfare. Do tego też mamy zahaczyć o Bliski Wschód, co jest mi bardzo na rękę, bo lubię tego typu klimaty. Jeżeli natomiast chodzi o takie konkretniejsze i pełniejsze informacje ze strony specjalistów, to zapraszam albo na kanał Yoshiego, albo na kanał Pingwina, albo odsyłam do strony Charlie Intel. Jeśli będzie coś ciekawego związanego z Call of Duty, co przykuje moją uwagę, to po prostu zrobię wam o tym materiał. Teraz wam tylko rzucam temat, że coś takiego się pojawiło. No i oczywiście dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Kolejny odgrzewany kotlet, czy jednak coś zupełnie innego, ciekawego? Czekam na wasze komentarze. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Pamiętajcie, Kromka gada, radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.